Siemany we wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i w dzisiejszym odcinku mam dla was kolejny odcinek, który będzie totalnie zarąbisty. Z tego powodu, że jak wiecie, mamy basen. Ale jest dzisiaj, znaczy w sumie w tym momencie, w którym to nagrywamy, jest godzina 18:35, czyli już wieczór i już temperatura idzie coraz bardziej w dół. I wejście do basenu jest coraz bardziej ciężkie z tego powodu, że woda, no mimo tego, że nagrzana po całym dniu, to jednak powietrze jest na tyle zimne, że wejście do takiego basenu sprawia, że od razu jest zimniej. Ale oczywiście dzisiaj będziemy siedzieć w basenie, ponieważ każda minuta spędzona w basenie to 100 zł, które będzie mógł wygrać właśnie Dave. Ale żeby było trudniej, utrudnię mu to w ten sposób, że wrzucę tam kostki lodu. Zasady są troszkę bardziej zagmatwane z tego powodu, że na początku do basenu wchodzimy oboje, ja i Dave. I tak długo jak ja tam wytrzymam, tak długo musi wytrzymać Dave i dopiero w momencie, kiedy ja wyjdę, to dopiero wtedy każda minuta naliczana to jest 100 zł dla Dave'a. Więc zobaczymy, ile on tak naprawdę uda mu się wytrzymać, bo mi się wydaje, że będzie dosyć ciężko, tym bardziej, że takich opakowań z lodem mamy aż 4 paczki plus to, co jeszcze jest w zamrażalniku, a tam jest tego naprawdę sporo. Hola amigo, señoritas. No co, wchodzimy. Stuwa za minutę. Stuwa za minutę. Siedzę tam godzinę. Ja, tak, siedzę oczywiście. Tam godzinę. Godzinę siedzę, zgarniam stuwę i mam nawet pożywienie, jak widać. Wpadła tutaj świeżutka mucha. Możemy zaczynać w sumie. Tylko, że wejdziemy nogami najpierw i zanurzamy się na 3-4. O kurde, jest przepotężnie zimna. Aha, czekaj, jeszcze lód. O kurde, ej. Rękują mi kolana. To jest prawdziwe morsowanie. Początek rozgrywki rozpoczyna się właśnie za chwilę. Z tego powodu, że już otwieram tutaj lód, który zaraz zostanie w całości tutaj, że tak ujmę, wpakowany. Nie wiem, jak nas tam widać. Ale uwaga, pierwsze... Kurde. Ciepło jest pod tą wodą. Jak tak teraz stoję, to już jakby... No jest w miarę okej. W sensie, jak jest się bez ruchu, jest spoko. Dobra, uwaga. Kurde, pierwszy worek jest wrzucony. Równocześnie z tym workiem rozpoczyna się pierwsza runda. Pierwsza runda, która polega na tym, że jesteśmy tutaj w tej wodzie oboje. Ja pierdzielę. Jaka bryła. O kurde. Ja pierdzielę. Dobra, jest zimno. Jest ten i teraz tak, na 3-4 zanurzamy się. Zasady zresztą znasz, bo ci opowiadałem. Dobra, gotowy? Gotowy? Dobra, dobra. 3-4. No chodź pod tą wodę, ja sam nie będę pod tą wodą. Było łatwo jakąś minutę temu. Dobra, bo 3. No kurde, to musi być na 3-2-1. Pan, kostka lodu do ryja i. A nie, to już jest chory. To nie ważne. 3-4. Czas start. Czas start. O kurde. O kurde. Dobra. Dobra, i teraz siedzimy tu w ten sposób. Tak długo, dopóki ja nie wytrzymam i dopiero jak ja wejdę, zaczyna się naliczanie czasu. Ale jest przepotężnie zimno. Jest spoko. Ale, wiesz co? Jest spoko. Jak tak się jakby człowiek rozluźni. Kurde, jak rozluźni, człowiek, to jest minus 20 stopni w tym. Chuj, jeszcze tu lód jest dorzucony, on się już roztapia. Nie, ale powiem ci, o, zaczyna się przyzwyczajać. Nie, jest okej. Okay. Szczerze, zimne prysznice dają tyle, że już mniej więcej umiem ogarnąć tą temperaturę, że... Chwilę jest tak ten i jest, no, jest okej. Okay. Serio. Dobra, to może jeszcze jakiś drugi odcinek przy okazji, co? Może... I to, wiesz, wiesz, co teraz powinno być? No. Teraz powinna być trzecia osoba i ten odcinek tu się dalej nagrywa. I równocześnie jest nagrywany... odcinek. Z tych pytań właśnie to nagrywaliśmy. To te pytania teraz! To by było o wiele lepsze, tylko z tym, że... Jak odpowiesz na pytanie, to masz minutę szybciej do wyjścia z basenu. Jak nie odpowiesz na pytanie, to zanurzasz głowę. Tak powinno być. O nie. Ale zimno jest, kurde. Ej, ten cały lód przyszedł do mnie. Bo jak tutaj walczy o pieniądze. Ale nie fair, kurde. Spadł umar. Ale on się prawie roztopił, to już go tu prawie nie ma. Lepiej się nie ruszać. Naprawdę. No, lepiej się nie ruszać. Tu jest najważniejsze to, żeby się właśnie... No, tylko żeby nie zdrętwiały kończyny, nie? Właśnie, żeby się nie ruszać. No. Wiesz co, myśl o tym, że będziesz zaraz grał w grę. Myśl o tym, że zaraz będę grał w rola z małym dodatkiem. Ej, ale szczerze? Kurde. Dopiero mnie nie zrozumiałem. Nie, jest okej, szczerze widzowie. Możemy porozmawiać w tym momencie, a więc... Możemy pokonwersować na temat naszych Instagramów. Ej, szczerze? To ja bym tu mógł siedzieć z tobą. To jest zero problem, naprawdę. Tak, się obiecałem część. Ale bo tak sobie, bo właśnie ja tak lubię. O kurde. Zrobisz tak? A sprawisz, że nie będziesz ten, że ci będzie zimno? Tu ktoś powinien być, to nam dosypie lodu. No. Nie, no w sensie, jak się nie ruszasz, jest serio okej. Okay. Jak się ruszysz, jest go, spróbuj sobie ręką ruszyć. Nie.
Dobra, przekonałeś mnie. A, to jest lodowate, jak się tak rusza. Jutro to powtarzamy wieczorem, oczywiście, że to powtarzamy. Tak, powtarzamy. Jutro wieczorem jestem w domu, wolę to, jak to mają być takie atrakcje. Pytanie, do kiedy wytrzymasz, bo jak ja tu mam wygrać jakieś ciano, to kurde, niedobrze, że tu dalej siedzisz. No i widzowie. A powiedz, jak tam twój stan, w sensie już byś chciał wyjść, czy jeszcze nie? No jakbyś mi powiedział, że wychodzimy, to bym wyszedł, nie? Jest w cholerę zimno, ale dla pieniędzy zrobię wszystko. Tylko nie chciałbym być chory, kurde, to jest najgorsze. Ale mi się tu zajebiście siedzi. W sensie, że ja lubię ten moment, który ja muszę walczyć. Ja specjalnie chcę wychodzić, bo wiem, że już drugi raz tu nie wejdę. No. Dobra, proponuję zanurzyć głowy. Nie ma szans, ja mam okulary. A jak wyjmę rękę stąd, to jest koniec. Jeżeli nie zanurzę drugi raz. Dobra. Ja czuję, że się zbliżam ku końcowi. Myślę nad tym, żeby zanurzyć głowę. O, hardcore'owo widzę. O Jezu, teraz jeszcze zimnie pozawiało. Ja myślę też, żeby tu trochę popływać. Cytując polskiego artystę. No. Buziek, a trudno. Kurde, jest jeszcze lepiej niż... Nie, naprawdę jest lepiej. Myślałem, że wychodzę, a tu jeszcze będę siedział. No i nagałem się jeszcze więcej, to kurde, nie wiem jak ja to zrobię. Spokojnie, spokojnie. Musisz wygrać. Daję ci w tym momencie możliwość. To jest ten moment. A czekaj, wyłączę stoper, żeby wiedział ile jesteś w tej wodzie. Let's go! Uj się kurde sy. Hej! Ale bryła, ale bryła! Ona pójdzie na dno. O ty, patrz tą bryłę. Patrz tą bryłę. Super jest ta bryła. Widzowie, jest dobrze. Jest dobrze, a jak jest dobrze, to nie jest źle. Jaki jest czas? Już nie mów, jaki jest czas, przyjaciel drogi. Właśnie, masz już stówkę. Okej, okay. Czyli minuta. Minuta 18, 19. A doliczasz 30 sekund za to, że żeś... Od razu nie włączyłem? No. Dobra. To 30 sekund zajęło, to zaraz będą 200. O kurde, ale ty masz się fajnie, to mi... A! Nie, chcę się powiem ci szczerze, że tam nawet nie było tak... Że teraz nie jest tam tak lepiej. Tak, wiesz, jest tak... Lekko zawiewa i jest tak... Czas! Ile? Minuta 50, ale jeszcze mam dwie paczki lodu. No to wrzucaj już teraz, kurde. Wrzucaj dwie od razu, bo... Dobra, w sumie. Muszę cię zniszczyć jak najszybciej, nie? Te są fajne, większe. Jak ty się... To przerażenie w twoich oczach, bo jest coś pięknego. Wiesz, jak to jest zimno już teraz. Po tych dwóch paczkach to się rozsypuje wręcz na mnie. Chociaż ja nie wiem, czy ta woda nie ma temperatury lodu, naprawdę. No, jakby miała temperaturę lodu, to by była zamrożona. Kurde. Poczułem ten kawałek na sobie. Ja pier... Czas! No właśnie masz 3 słówki. 2,50 jest? Nie, 2,30. To będę 5 minut więcej od ciebie, to w sumie spoko. Pół tysiaka. Kupię sobie buty. Tak sobie nie kupię nic. 5 sekund do 500. Tak jak no. No, masz 500. Jest koniec? Ja! Zrobił to! 500 zł wygrane! Moje gratulacje! Dzięki! Nie było warto! To by było na tyle, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej takich hardkorowych odcinków wraz z Davesonem, no to koniecznie łapka w górę. Ja już nie biorę w czymś takim udziału. Myślę, że nie będzie problemu się jeszcze kiedyś tak spotkać i coś takiego dla was ponagrywać, więc koniecznie łapki w górę, subskrybujcie. No a ja Davesonowi oczywiście nagrodę zara przekażę. Trzymajcie się, pozdro, pa pa!